W zeszłym roku najlepiej ubrana była chyba Justyna Steczkowska w tej takiej swojej białej stylizacji. Znaczy, mi się bardzo podobało, tak to się prezentowało na scenie. Margaret w Opolu miała kreację różowo-białą. Najpierw to była spódnica, potem ją odpięła na scenie i była w krótkich shortach, co wzbudziło kontrowersje. Przede wszystkim taki funkowy jej styl, jeśli chodzi o muzykę i o to, co śpiewa, bardzo pasował do tej stylizacji. Scena rządzi się własnymi prawami. Myślę, że tak naprawdę nie ma ograniczeń i nie ma jednego złotego środka i jednej estetyki. Mam na przykład Marylę Rodowicz, która przyzwyczaiła nas do eksperymentów, bardzo kontrowersyjnych wyborów. Ale Maryli, moim zdaniem, można wszystko. W zeszłym roku Maryla Rodowicz miała bodajże 6 stylizacji. I od czy liderki po jakiegoś takiego troszeczkę cyrkowca, po właśnie taką rockową kobietę, damę. Ale dla mnie chyba najfajniej Maryla się jednak prezentuje w tych takich rockowych stylizacjach, gdzie załóżmy jest połączenie skórzanej kurtki, takiej ramoneski i tam była taka tiulowa spódnica duża i to fajnie wyglądało. A przede wszystkim proporcje zostały zachowane i to stylistycznie dobrze wyglądało.